Lublin, Małopolska. Region jest nasz. 14 minut po godzinie 8, w piątkowy poranek, szef Gowinowskiego Porozumienia w Tarnowie, Dawid Solak. Dzień dobry. Witam pani redaktor, witam państwa. No to zaczynamy od najbardziej palącego, świeżego i gorącego tematu. Szef Porozumienia Jarosław Gowin jeszcze niedawno mówił o tym, że ministrowie zarabiają kiepsko. To był komentarz do premii dla członków rządu. A dziś prezes PiS Jarosław Kaczyński nie dość, że informuje o tym, że ministrowie oddali nagrody do Caritasu, to jeszcze zapowiada obniżkę pensji dla posłów, prezydentów, wójtów i burmistrzów. Co pan na to? Wypowiedź pana premiera Gowina faktycznie była nie do końca fortunna, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że została w dużej mierze wyrwana przez media z pewnego szerszego kontekstu. Premier za swoje słowa przeprosił wszystkie osoby, które mogły się poczuć urażone tym stwierdzeniem i tymi wyrwanymi z kontekstu słowami. Uważam, że postąpił w bardzo elegancki sposób, jak przystało na polityka, który robi to, co robi z dużą klasą i z dużą kulturą osobistą. O tym też rozmawialiśmy z nim niedawno na antenie RDN Małopolska. No a czy ta propozycja dotycząca obniżek pensji dla posłów, wójtów, burmistrzów czy prezydentów, to jest dobra propozycja? Ja uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, ponieważ do władzy nie idzie się dla pieniędzy, tylko po to, żeby służyć ludziom, służyć lokalnym społecznościom i służyć Polsce. Niestety, jak pokazuje rzeczywistość, nawet ta nasza tarnowska, sprytny samorządowiec może w bardzo ciekawy sposób wykorzystać najrozmaitsze mechanizmy, żeby brzydko mówiąc troszeczkę wydoić państwo polskie czy miasto. Weźmy przykład takiego prezydenta Romana Ciepieli, który sam siebie powołał w skład rady nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i oprócz ponad 12 tysięcy złotych miesięcznej pensji pobiera jeszcze około 2000 złotych miesięcznego wynagrodzenia z tytułu pełnienia takiej funkcji w Radzie Nadzorczej Miejskiej Spółki. Uważa pan, że to jest nie w porządku? Uważam, że to jest bardzo nie w porządku, zwłaszcza, że w mieście jest wystarczająco dużo pracy, żeby w 100% poświęcić się temu, co dzieje się w Tarnowie. No jak się okaże, że po tych anonsowanych dzisiaj przez prezesa Kaczyńskiego obniżkach pensji, jeżeli one wejdą rzeczywiście w życie, jak się okaże, że chętnych do piastowania urzędów nie ma, że dobrych chętnych nie ma, to co wtedy? Ja myślę, że nie ma takiego ryzyka. Zarówno na tyle, na ile znam kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, czy na tyle, na ile znam ludzi ze strony Porozumienia, jestem cała masa ludzi, którzy chcą pracować nie dla pieniędzy w przestrzeni publicznej, tylko przede wszystkim dlatego, że jest to ważna misja i żeby służyć mieszkańcom. A opozycji nie ma takich chętnych? Ciężko mi się w tym momencie wypowiadać. Bo? Bo nie chciałbym nikogo skrzywdzić jakimś daleko idącym stwierdzeniem, natomiast przykład Romana Ciepieli, któremu 12 tysięcy złotych miesięcznej pensji nie wystarcza, jest, no, niezbyt dobrze świadczy, prawda? Grzegorz Kądzielawski, jestem ciekawa, czy to wciąż aktualna propozycja w obozie Zjednoczonej Prawicy jako kandydata na prezydenta Tarnowa, bo powiem szczerze, cicho ostatnio w temacie. Sam Grzegorz Kądzielawski nie jest aktywny w mediach. Panie redaktor, premier Jarosław Gowin już jakiś czas temu w oficjalny sposób zgłosił Grzegorza Kądzielawskiego jako kandydata Porozumienia na prezydenta Tarnowa. Nawet państwo o tym donosiliście. Natomiast to też nie jest tak i ta kandydatura jest cały czas aktualna. Kluczową kwestią jest wygranie wyborów prezydenckich w Tarnowie, ponieważ miasto nie zasługuje na to, żeby... Wygranie wyborów prezydenckich przez kogo? Przez obóz Zjednoczonej Prawicy. Przez obóz Zjednoczonej Prawicy albo generalnie przez ugrupowanie, które wprowadzi do miasta pewną nową jakość, bo nie możemy sobie pozwolić na to, żeby stracić kolejne 4 lata, a ta kadencja Romana Ciepieli jest w opinii mojej i wielu innych osób kadencją po prostu straconą. Kto personalnie powinien wygrać te wybory? Rzecz jasna z prawej strony sceny politycznej, bo trzymam się pana słów. My nie upieramy się, pani redaktor, że jedynym kandydatem może być tylko i wyłącznie Grzegorz Kądzielawski. Chodzi o to, żeby wskazać na tyle mocną postać, która będzie w stanie wygrać z Romanem Ciepielą, która będzie w stanie wygrać z jakimś przedstawicielem tego, powiedzmy sobie wprost, układu towarzysko-politycznego, który rządzi naszym miastem od bardzo wielu lat i wprowadzić pewną nową jakość do przestrzeni publicznej w Tarnowie i wpuścić do naszego samorządu trochę świeżego powietrza. No to będzie Pagacz, Gładysz czy Wójcik, bo słyszymy, że Henryk Łabędź nie chce kandydować. Nie chciałbym się tutaj wypowiadać, ponieważ jest to suwerenna decyzja kolegów z Prawa i Sprawiedliwości. Który z nich jest najmocniejszym kandydatem, pańskim zdaniem? Na mnie osobiście bardzo duże wrażenie robi kandydatura pana Janusza Gładysza, bo jest to przedsiębiorca, który w mojej takiej osobistej opinii
odniósł bardzo duży sukces. Znacie prowadząc się? Swoją działalność gospodarczą. Poznaliśmy się jakiś czas temu przy okazji bodajże imprezy organizowanej przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Tarnowie. A co on na te propozycje mówi? Chce kandydować? No to już nie rozmawialiśmy na takie tematy. Tak jak mówiłem, są suwerenne decyzje Prawa i Sprawiedliwości. Jak Prawo i Sprawiedliwość wskaże, wybierze swojego kandydata, to wtedy usiądziemy do rozmów i będziemy rozmawiali Grzegorz na temat tego, co zrobić. Grzegorz chce jeszcze kandydować, czy już Oczywiście, nie? Oczywiście, że chce kandydować, natomiast Grzegorzowi Kądzielawskiemu tak bardzo zależy na Tarnowie, że jest gotowy schować do kieszeni swoje indywidualne ambicje polityczne i wesprzeć kandydata, który będzie miał satysfakcjonującą nas wizję rozwoju Tarnowa. Niektórzy mówią, że w Azotach lepiej zarabia i po co mu prezydentura w Tarnowie, bo te zarobki są relatywnie mniejsze. No a słyszymy, że mają być jeszcze mniejsze. Do polityki nie idzie się dla pieniędzy. Ja myślę, że Grzegorz Kądzielawski jest jedną z osób, którym z pewnością przyświeca właśnie taka idea. Przede wszystkim wprowadzania pewnych pozytywnych zmian i służenia lokalnej społeczności. Jest bardzo skutecznym radnym sejmiku województwa małopolskiego. Ja uważam, że bardzo dużo byłby w stanie zmienić w naszym mieście. Cały czas zgłaszają się do nas nowe środowiska, nowe osoby, które kandydaturę Grzegorza popierają, które mocno trzymają kciuki, oferują swoją pomoc i swoje wsparcie. Uważam, że byłby to kandydat, wiem, że byłby to kandydat, który uzyska poparcie nie tylko i wyłącznie obozu Zjednoczonej Prawicy, czyli Solidarnej Polski, Prawa i Sprawiedliwości i naszego ugrupowania Porozumienie, ale pewnej szerszej koalicji, która chce zmian jakościowych w mieście. Ja jeszcze wrócę do rozmowy z wicepremierem Jarosławem Gowinem na antenie RDN Małopolska sprzed kilku tygodni. Pamiętam, że wtedy wicepremier powiedział o wspólnych listach z PiS do powiatu tarnowskiego. Kilka dni później zaprzeczył temu starosta tarnowski Roman Łucasz. Stwierdził, że to nieprawda, że takich ustaleń nie było. No to jak było, jak jest i jak będzie? W niedawnym czasie spotkałem się z panem Jackiem Chudymą, który jest pełnomocnikiem Prawa i Sprawiedliwości w powiecie tarnowskim. Odbyliśmy bardzo dobrą rozmowę, bardzo dobre spotkanie. Rozmawialiśmy między innymi na temat list do Rady Powiatu Tarnowskiego. Zarząd Okręgu Prawa i Sprawiedliwości na takim szczeblu musi podjąć decyzję, czy chce z nami współpracy, czy tej współpracy nie chce. Ja osobiście uważam, że lepszy byłby wspólny start ze wspólnych list Zjednoczonej Prawicy do Rady Powiatu Tarnowskiego, bo a wtedy ten wynik okaże, byłby po prostu lepszy. Jeśli się okaże, że to jest niemożliwe, to co? Jeśli się okaże, że to jest Porozumienie nie... pójdzie samo? Dokładnie, pani redaktor, to też nie jest tak. Chciałbym tutaj trochę sprostować wypowiedź pana starosty, ponieważ to nie jest tak, że my nie jesteśmy w stanie wystawić swoich list do Rady Powiatu. Jesteśmy w stanie wystawić kompletne listy do Rady Powiatu we wszystkich okręgach wyborczych. Jestem przekonany o tym, że te listy mogłyby zaowocować kilkoma mandatami, tylko pamiętajmy, że jesteśmy nowym ugrupowaniem, które nie uzyska na pewno oszałamiającego wyniku, który pozwoli nam na przykład na to, żeby mieć, nie wiem, 10, 6, 8 radnych, żeby być liderem, zapewne będzie to kilka mandatów, natomiast cały czas zgłaszają się do nas również po wypowiedzi pana starosty nowe środowiska z różnych gmin w powiecie tarnowskim, które chciałyby z nami współpracować, jeśli chodzi o utworzenie list do Rady Powiatu, i my jesteśmy gotowi na taki wariant, że wystawiamy swoje własne listy i idziemy jako Porozumienie w wyborach do Rady Powiatu Tarnowskiego i również do Rady Miasta. Natomiast ja osobiście uważam, że o wiele lepiej byłoby, gdyby kilku najmocniejszych kandydatów znalazło się na listach Prawa i Sprawiedliwości do Rady Miasta i do Rady Powiatu Tarnowskiego, bo wtedy ten wynik będzie po prostu lepszy. Starosta Tarnowski poszedł dalej w tej rozmowie i powiedział, że nie zna ani jednej osoby z Porozumienia, która byłaby mocną postacią, mocnym kandydatem. No regularnie zapraszamy pana starostę do udziału w najrozmaitszych imprezach, w najrozmaitszych przedsięwzięciach, które organizujemy jako Porozumienie. Na terenie miasta Tarnowa permanentnie uczestniczy w nich bardzo wiele osób. Wiem, że ostatnio pana starostę zatrzymały pewne obowiązki służbowe i nie mógł uczestniczyć w organizowanej przez nas debacie na temat miast średnich tracących pewne funkcje, takich jak Tarnów. Natomiast gdyby pan starosta w tym uczestniczył, widziałby, jak wiele osób uczestniczy w tych wydarzeniach. Wymienimy jakąś postać? Nie chciałbym wymieniać nazwisko? Z oczywistych względów, pani redaktor, nie chciałbym wymieniać tutaj żadnych osób z imienia i nazwiska, ze względu na to, że jest jeszcze trochę za wcześnie, żeby odkrywać... Ale Dawid Solak, obecny tu w tym miejscu, w tym studiu, teraz w programie Na Żywo będzie kandydował. To jest pewne.
to jest pewne, pani redaktor, natomiast zobaczymy jeszcze, jak to wszystko się potoczy. Do Rady Powiatu. Zobaczymy, jak to się potoczy, pani redaktor, bo generalnie może się wydarzyć jeszcze dużo różnych, może się wydarzyć jeszcze bardzo dużo różnych scenariuszy, ale tak jak mówiłem, jesteśmy gotowi do tego, żeby iść samodzielnie i do Rady Miasta, i do Rady Powiatu. Jestem ciekawa, czy w Brzesku porozumienie gowinowskie popiera burmistrza Grzegorza Wawrykę, który chce kandydować ponownie. Faktycznie temat się w ostatnim czasie przewija, pani redaktor. Burmistrz zabiega o takie poparcie. Natomiast mocno zabiega? Natomiast my jesteśmy demokratycznym ugrupowaniem. Są głosy w naszym zarządzie okręgu z kolei, które pana burmistrza popierają. Jest również bardzo dużo głosów krytyki i bardzo wiele osób ma poważne wątpliwości co do kandydatury pana burmistrza. Jest już decyzja? Nie ma jeszcze decyzji. Sytuacją osobiście w Brzesku interesuje się pan premier. Zobaczymy w jaki sposób się to zakończy. No to jeszcze na koniec wróćmy do tej debaty sprzed kilku tygodni właśnie z udziałem wicepremiera Jarosława Gowina. Jestem ciekawa, czy były jakieś zakulisowe, kuluarowe konkrety, bo ten oficjalny przekaz to oczywiście znamy. A jeszcze tylko przypomnijmy, że to była debata ogólnie mówiąc na temat degradacji Tarnowa. Bardzo podobało mi się to przedsięwzięcie ze względu na to, że premier bardzo interesuje się tym, co dzieje się w mieście od wielu lat. No i generalnie czasami fajnie jest porozmawiać o problemach miasta z perspektywy, z kogoś, kto ma trochę inną perspektywę, warszawską, krakowską. I z punktu widzenia premiera wygląda to w taki sposób, że osoby, które są odpowiedzialne za degradację Tarnowa, de facto dzisiaj tak na dobrą sprawę sprawują w nim władzę. Co to znaczy? Bo nie kto inny, a Roman Ciepiela 20 lat temu głosował za i popierał likwidację województwa tarnowskiego, od którego praktycznie rzecz biorąc wszystko się zaczęło, jeśli chodzi o utratę instytucji, utratę kolejnych funkcji administracyjnych, odpływ ludności. To jest ten jedyny powód, dla którego miasto traci w rankingach rozwoju? Oczywiście, że to nie jest jedyny powód, pani redaktor. Są inne równie... Jest to główny powód, o którym mówią eksperci. Praktycznie rzecz biorąc jednym głosem, czyli likwidacja województwa tarnowskiego. Ale są, oczywiście, że nie. Nieskuteczne zabieganie o interesy Tarnowa w Warszawie, lobbowanie za miejskimi wielomilionowymi inwestycjami za pomocą SMS-ów wysyłanych do członków rządu. Poważni politycy nie postępują w ten sposób. Konsekwencje takiego niepoważnego zachowania lokalnych polityków ponosi miasto i ponoszą mieszkańcy. I to nie Roman Ciepiela będzie musiał wypić piwo, które naważył w Tarnowie, tylko my. Szef porozumienia gowinowskiego w Tarnowie, Dawid Solak, dziękuję za piątkowe spotkanie. Dziękuję bardzo, pani redaktor, dziękuję państwu.